41 lat temu, 24 października, 90% islandzkich kobiet zastrajkowało. Zróbmy im czarny poniedziałek! Wzywam do strajku! Października, zastrajkujmy! Poniedziałek! Cześć. 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 Cześć wam. 3 października mija okrągła rocznica czarnego poniedziałku, ogólnopolskiego strajku kobiet. Tak, tak to się nazywało. Mamy już szczyt kampanii wyborczej. Mhm. No i piłka jest w grze. I co? My obywateli i obywatelki jesteśmy no troszkę kibicami tego zdarzenia. Co masz do powiedzenia tym kobietom, które przyszły wtedy na Plac Solnej? Przede wszystkim, żeśmy poszły na wybory. Zresztą dziewczyny, kobiety związane ze strajkiem, ale nie tylko, z Krakowa szykują taką akcję, która w skrócie mówiąc nazywa się Nie głosuje na PiS. I to jest skierowane do kobiet, bo to kobiety decydują o tym i kobiety głosują dużo bardziej progresywnie. Być może to, że nie startujemy w żadnych wyborach i że oficjalnie strajk kobiet nie przystąpił jako ruch już do żadnej koalicji, to jest dobre, bo możemy zwracać się i do wyborczyń koalicji, i do wyborczyń lewicy, do wyborców lewicy i do wyborców koalicji. To jest taka dobra rola, chociaż zupełnie inną to się przewidywałyśmy. My nigdy nie mówiliśmy, że jesteśmy polityczne i nigdy nie mówiliśmy, że nie startujemy w wyborach. Wręcz przeciwnie, bardzo mocno dopingowałyśmy i bardzo mocno pracowałyśmy, żeby kobiety, dziewczyny ze strajku kobiet mogły startować w wyborach i żeby startowały. No i właśnie, zaangażowałeś. Ile dziewczyn startuje w wyborach? Oficjalnie tak naprawdę nie dogadałyśmy się, ale z żadną z koalicji. Natomiast jest kilkanaście osób, które organizowały protesty, są związane ze strajkiem, startują z różnych list. Natomiast startują z dalszych miejsc. Dlaczego? I to było przedmiotem, no właśnie, dlaczego? To jest pytanie do liderów list. Jest w ogóle 14 kobiet na 41 okręgów, zarówno w Koalicji Obywatelskiej, jak i w Lewicy. I to jest jeden chyba z tych warunków, jedno z tych uwarunkowań, które w ogóle spowodowało, że nie dogadałyśmy się ani z Koalicją, ani z Lewicą, już poza, już nie mówiąc o różnicach programowych naszych między nami a Koalicją Obywatelską, bo to jest nie do zaakceptowania. 3 lata po takim zrywie właśnie, 3 lata po tym, jak mówi się tyle o tym, że siła kobiet jest wielka i że to my zatrzymałyśmy PiS, okazuje się, że ludzie, którzy o tym decydują, nadal uważają, że 14 na 41 kobiet to jest wystarczająco dużo, że to jest wystarczająco dobrze w 2019 roku. To było bardzo przykre zdarzenie z rzeczywistością, szczególnie w przypadku Lewicy to jest przykre, bo w przypadku Lewicy te 14 jedynek na 41 okręgów to też jest układ mandatów prawdopodobny. Co oznacza, że Lewica godzi się na to, że reprezentacja kobiet lewicowych w Sejmie to będzie tylko około 30%. I to jest naprawdę kiepskie. Natomiast trzeba iść dalej. Poza tym, że robimy akcję Nie głosuj na PiS, robimy akcję Deklarację Wyborczą Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. No właśnie, czyli... co to jest? To jest właśnie akcja, która naprawdę się rozkręciła bardzo mocno i cieszę się z tego bardzo i to też dowodzi, że może tak miało być. Mimo tego całego rozczarowania, mimo tego, że na pracy tych aktywistek z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet teraz do Sejmu być może wejdą inne osoby, które aż tak się nie przemęczały. To jest deklaracja, która zawiera wszystkie nasze postulaty, czyli postulaty dotyczące praw reprodukcyjnych i tam jest legalna aborcja, postulaty dotyczące świeckiego państwa, no więc tam jest całość świeckiego państwa, włącznie z Komisją do Spraw Pedofilii w Kościele, postulaty ekonomiczne, czyli dotyczące emerytów, wynagrodzeń, ale też wsparcia osób z niepełnosprawnościami, funduszu alimentacyjnego i dotyczące przemocy, wdrożenia konwencji antyprzemocowej, plus program Polska dla Wszystkich, bo ten program to jest to, co nam się pojawiło po tym, jak się zaczęłyśmy angażować, tak naprawdę od początku się angażowałyśmy we wszystkie inne protesty też w sprawie sądownictwa, w sprawie mediów, blokady antyfaszystowskie, więc program Polska dla Wszystkich to już jest ten, który obejmuje to, jak sobie Polskę wyobrażamy i dla kogo ona ma być. I to jest w tej deklaracji. Ją podpisują kandydatki, nie komitety, nie partie, nie szefowie partii, tylko kandydatki. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, która się kompletnie nie jest w stanie przebić. A czemu nie kandydaci, przepraszam? Bo to jest właśnie dlatego, że 14 na 41 i będziemy promować tylko kobiety, bo musimy jakoś zareagować na to, że tak podle zachowały się władze ja rozumiem, jednej i drugiej to koalicji. Że to działa dwie strony. Że to ma działać tak, my promujemy te kobiety. Promujecie te kobiety, które podpisały ten... Tak. Tę deklarację, tak. Ale również dla nich jest to zobowiązaniem, żeby to... Robić potem w Sejmie. I mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję, teraz ja prowadziłam taki panel na Kongresie Kobiet, no bo to jest też to, że Koalicja Obywatelska i Lewica też walczyły między sobą trochę za pomocą tej deklaracji. Pytanie do koalicji było, jak chcecie zrobić, skoro nie macie tego w programie, nie macie świeckiego państwa i nie macie aborcji, to jak się możecie zobowiązywać, skoro to nie jest program waszej koalicji? A pytanie do Lewicy było takie, świetnie, wszystkie podpisujecie, tylko że jak macie zamiar to zrobić, skoro będziecie taką mniejszością?
I one były zmuszone na to odpowiedzieć. Tam było kilka przedstawicielek lewicy, kilka przedstawicielek Koalicji Obywatelskiej. Co się okazało? Okazało się, że panie doszły do wniosku, że po pierwsze trzeba reaktywować grupę parlamentarną do spraw kobiet. I to powiedziała Wanda Nowicka, bo to jest grupa, która już istniała. Małgorzata Tracz-Zielonych stwierdziła, że musi być wspólny zespół do spraw projektu legalizacji aborcji. Bożena Przyłuska, że musi być wspólny zespół do spraw przeciwdziałania klerykalizacji państwa. No, ona się zajmuje świeckim państwem, też jest ikoną tego ruchu, jeżeli chodzi o ruchy obywatelskie. I oprócz tego pojawił się tuż z publiczności projekt pełnych parytetów, czyli naprawdę parytetów, żeby właśnie nie było tak jak teraz, jest to 30%, 35% i jest w ogóle świetnie. Więc okazało się, że się da, czyli efekt tej deklaracji będzie taki, że w Sejmie będą osoby, które będą wiedziały, z kim mają rozmawiać w razie czego, jeżeli się coś będzie działo, i będą wiedziały, kto jest po jakiej stronie. A to się wzięło z tego, w jaki sposób działa polityka w Argentynie, co jest standardem, którego u nas nie ma, i to jest naprawdę dla mnie powód do rozpaczy, jak Argentynki walczyły o legalną aborcję. W zeszłym roku wygrały głosowanie w Izbie Deputowanych, przegrały potem w Senacie. Ja robiłam relację taką minutę po minucie tego przez tam kilkanaście godzin tego, co się działo. I korzystałam między innymi z takiego z portalu La Nación, który pokazywał imiennie, z nazwiskiem, z twarzą, który deputowany, która deputowana będzie głosować. Nie było mowy o tym, że to jakiś szef klubu coś powie, albo może partia, albo nie wiadomo, bo to po prostu się nie mieści w kulturze politycznej, że polityk jest pytany, jak zagłosuje, i mówi, że nie powie. Takiego czegoś nie ma. Tam było wyraźnie, i to było całe, to było omawiane, czyli było pokazywane zielone pole, czerwone pole i kilku tych szarych, którzy się nie zdecydowali. Było przechodzenie z jednej strony na drugą, to było relacjonowane na Facebooku, na Twitterze, jak oni zmieniają zdanie, jak deklarują, że zmienili zdanie, będą głosować tak albo inaczej. Czyli to jest rodzaj kultury politycznej, która u nas nie istnieje. Bo gdybyśmy chcieli zapytać posłów, większość posłanek, gdybyśmy zapytali wprost, jak będzie taki i taki projekt, to oni powiedzą, zobaczymy, jak będzie projekt, tak? Więc stąd się to wzięło i dlatego kandydatki, bo to jest odpowiedź, dlaczego osoby, właśnie nie dlaczego partie, nie dlaczego komitety, tylko to są osoby. Ja chcę mieć taki wykres, jak przyjdzie co do czego, i chcę wiedzieć wcześniej. I my chcemy to wiedzieć wcześniej i uważam, że takie coś powinno być w naszej polityce, że każdy poseł jest reprezentantem i każda posłanka jest reprezentantką i odpowiada przed nami. I nie odpowiada przed nami partia. Ja nie pytam partii, ja pytam każdej osoby z imienia i nazwiska, jak zagłosuje, jeżeli będzie mowa o rozdzieleniu finansów państwa i kościoła na przykład, albo jak będzie mowa o legalizacji aborcji. I do tego zmierzamy. Natomiast to się spotkało z kompletnym niezrozumieniem. Znaczy partie się tak usztywniły, i weszły na ten poziom właśnie dyskusji i walki między jedną partią, jedną koalicją, a drugą. Nie były w stanie na początku i do tej pory nie są w stanie, wielu partyjnych działaczy nie jest w stanie pojąć idei rozmowy wyborców i wyborczyń z kandydatkami, zobowiązywania się kandydatów i kandydatek przed tak, wyborcami. Ale, można powiedzieć, że przecież kandydując do Sejmu z linii danej partii, no to w jakiś sposób oni czują się lojalni wobec władz klubu. Tak? No to bardzo źle. No właśnie. Bo mają reprezentować nas. I tak było w Argentynie, dokładnie było widać te mechanizmy, że co do zasady partia głosuje jakoś, ale są ludzie, którzy myślą tak, są ludzie, którzy zmieniają zdanie, że tam jest pewna wolność, jeżeli chodzi właśnie o takie ważne sprawy. Ja chcę czegoś takiego u nas i chcę przede wszystkim, żeby zanim ta walka się będzie działa, żeby ci ludzie już wiedzieli, z kim można na jaki temat rozmawiać, czyli z kim można tworzyć sojusze. Chcecie wymusić na politykach zachowania bez nowelizacji skandalicznej, moim zdaniem, ustawy o partiach politycznych. No tak, chcemy wymusić zachowania, które są w obszarze nie prawa, tylko kultury politycznej określonej, czyli poseł, posłanka reprezentują nas i mnie. Mieliśmy do czynienia z uchwałą kiedyś KOD-u, który powiedział, że on do polityki na przykład nie będzie się mieszał. I ja mam takie wrażenie, że my obywatele zostawiliśmy tę licencję na zabijanie politykom, że oni się wypowiadają, że my jesteśmy dobrzy wtedy, kiedy jako tło zdjęcia. Protestów, zdjęcia, prawda, to jest świetnie, ale jak przychodzi do konkretów, to no, ciężko się z nimi rozmawia. Bardzo ciężko i my naprawdę bardzo boleśnie tego doświadczyłyśmy, czyli osoby, które są naprawdę wyjątkowo kompetentne, wyjątkowo zasłużone, rzeczywiście zostały bardzo źle potraktowane w tych wyborach. Natomiast ja myślę, że niczego nie żałujemy. To znaczy nie żałujemy tego, że w strajku kobiet oczywiście, że ten proces też zachodził. Gdybyśmy powiedziały 4 października 2016 wymówiły słowo polityka, to byłoby bardzo źle. Gdybyśmy niedługo potem wymówiły słowo partię, to było bardzo źle. Ale to był naturalny proces dochodzenia do wniosku, że niektóre z nas organizują debaty, pokazy filmów, niektóre z nas robią protesty bardziej lub mniej radykalne, a niektóre z nas idą do polityki i to jest bardzo dobrze.
i nie ma w tym nic złego. Oczywiście, że to było bardzo trudne, bo jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą z całej Polski, więc pewnie, że było tak, że jest dążenie wśród tych, które są bliżej centrum, bliżej Platformy Obywatelskiej, które żyją w okolicznościach, w których po prostu jest tylko PiS i Platforma. Są takie miejscowości w Polsce, żeby nie skręcać za bardzo w lewo. Z kolei te, które są zmęczone polityką i na przykład głosowały na partię Razem i mają bardzo progresywne i lewicowe, znaczy w naszym rozumieniu oczywiście, nie w rozumieniu europejskim, bardzo progresywne lewicowe poglądy, że oczywiście, że była taka tendencja, żeby nas ujednolicić, żeby strajk miał jedną wizję i żeby się z jakąś jedną partią związał albo przynajmniej w jakimś kierunku podążył. I tak się nie stało. I nawet mimo tego, że jest bardzo duża dysproporcja, oczywiście, że osób o poglądach teraz lewicowych jest strajków więcej, to nigdy nie było tak, że my idziemy jakimś jednym tropem. I to było strasznie trudne. Dochodziło do dzikich awantur. Bardzo dużo było związanych z tym emocji, ale nigdy nie odpuściłyśmy i ja nie żałuję. To była straszna robota mówić ludziom co chwilę, żeby sobie dali nawzajem spokój, że jak są z różnych miejscowości, startują w różnych układach, różnych znają radnych, różnych znają polityków, z różnymi partiami współpracują, żebyśmy sobie dały żyć i żebyśmy sobie też zaufały, bo skoro jest koleżanka, która mówi, że jej się bardzo dobrze współpracuje z radnym Platformy SLD, z człowiekiem, który jest szefem lokalnego Razem, to musimy sobie ufać na tyle, żeby powiedzieć, okej, skoro tak mówisz i uważasz, że związanie się z nimi w jakiś sposób jest dobre i że pójdziesz dalej z tym, to my ci ufamy i wspieramy cię. To jest strasznie trudne, bo chcielibyśmy wszyscy się tam jakoś kontrolować nawzajem czyli trochę. Czyli taki pragmatyzm. Tak. Słuchaj, do tej pory było tak, ja w każdym razie, kiedy stawałem, tak powiem, fotelami pod Sejmem, to miałem takie wrażenie, że politycy to właśnie żyją gdzieś tam wysoko, oni przemawiają do nas albo z mównicy sejmowej, albo ze sceny. To w Warszawie jest taka przypadłość. Że jeszcze pamiętają, tak. Żeby się upudrować. No można powiedzieć, że myśmy się zawiedli na nich wtedy podczas tych protestów pod Sejmem, że nie wychodzili do nas, słabo nas wspierali. Z wyjątkami, z chlubnymi wyjątkami. Mhm. Tak? I w jakimś sensie politycy naszej strony mieli taryfę ulgową. Tak, no to u nas widać bardzo, dlatego że... Nie wypadało politykom zwracać uwagę, czy ich krytykować. Tak? To było szczególnie u nas bardzo widoczne, bo my bardzo dużo doświadczyłyśmy takiej tendencji do zawłaszczania w ogóle tego całego naszego etosu, naszych wszystkich sukcesów, pomysłów, ale tej pracy gigantycznej. Myśmy to policzyły, to jest kilkaset tysięcy godzin przepracowanych przez ludzi w całej Polsce, przez polityczki, które uznały, że bardzo fajnie będzie pójść do telewizji o tym opowiadać i ja się też cieszę, że nie startuję w wyborach, bo już mogę mówić więcej o tym. I okazuje się, że strategia liczenia na przyzwoitość nie działa, bo my liczyłyśmy na przyzwoitość bardzo długo, że te panie się opamiętają, że zorientują się, że tak nie należy robić, że tak nie wolno robić. Zbywałyśmy to śmiechem, miałyśmy taki żart, że jak idziemy na proces, trzeba wziąć szczekaczkę, baterię, dowód osobisty, powerbanka, telefon i jeszcze Barbara Nowacka musi nam w telewizji powiedzieć, dlaczego protestujemy. Chociaż nie wie, bo palcem nie kiwnęła przy tym. Ale to nie jest tak, że to jest ona jedna. To jest pokusa, której uległo bardzo wiele polityczek. I myśmy na to nie reagowały, bo my w ogóle mamy taką zasadę, że my nie komentujemy działań innych grup, innych, nawet staramy się nie komentować działań poszczególnych polityków, tylko że refleksja jest taka, że to oznacza, że cierpią na tym ci przyzwoici, bo są przyzwoici, którzy się potrafią znakomicie zachować, odróżniają dobro od zła. Nigdy im nie przyjdzie do głowy mówić my, tak podskakiwać, kiedy tak naprawdę ta praca ich była żadna, po prostu przyszli. I tak naprawdę ci przyzwoici na tym cierpią. To jest efekt Bogdana Klicha na przykład, który jest bardzo popularny wśród nas, który ma wielkie zasługi, jeżeli chodzi o walkę o praworządność i ma też wielkie zasługi, jeżeli chodzi o kontakty w ogóle z nami, który nigdy przynajmniej z moich kontaktów z nim, nigdy nie było tak, że próbował wykorzystać właśnie nasze protesty, żeby tam zareklamować, zagrzewać ludzi do chodzenia do wyborów. No ale on właśnie ginie w tym szumie i w tym smaczku, więc mówiąc, że to jest okej, jak wszyscy, bo wszyscy tak robią, krzywdzimy tych, którzy tak nie robią. Trzeba mówić o tych, którzy tak nie robią, że nie robi tak Klich, że nie robi tak Szczerba, że nie robi tak Joanna Scheuring-Wielgus. Oni cierpią na tym, że my milczymy ogółem w stosunku do złych zachowań polityków. Czyli na przykład nie mówimy o tym, że bardzo bolesne było to, jak w przypadku strajku pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z partii Razem, pani Nowacka odebrały Nagrodę Międzynarodową za współprowadzenie Czarnego Poniedziałku, przy którym absolutnie palcem nie kiwnęły, nie miały nic wspólnego. One tam opowiadały jakieś historyjki, że to było za coś innego i różne ale inne. I takich obrzydliwych zachowań było mnóstwo. Czasami to są drobne gesty. Ja pamiętam na przykład... No ale to nie jest drobny gest. To znaczy, mówisz, że są tak. Czasami to są gesty, których czasami brakuje. Tak. Ale pamiętam
jak 22 lipca po raz pierwszy staliśmy z takim długim transparentem w obronie Konstytucji i był taki sitting po raz pierwszy pod Sejmem, wyszedł do nas Michał Jaros. Wtedy w czasie Nowoczesnej przyniósł nam wodę, a potem z nim wyszliśmy z tym transparentem na zewnątrz, tak? To był taki bardzo miły, fajny gest. Jego to naprawdę niewiele kosztowało, ale to jest coś, co ja mu zapamiętam. Tak, Krzyśka Mieszkowskiego pamiętam, który bardzo się fajnie zachowywał. No właśnie, i oni, tylko że oni giną, bo my ich nie wzmacniamy, a powinniśmy ich wzmacniać za wszelką cenę kosztem tych, którzy się zachowywali nieprzyzwoicie. My ich wrzucamy wszystkich do jednego worka i cierpią na tym ci wspaniali. Ja zresztą napisałam, to była wielka awantura w internecie o to. Napisałam kiedyś o takim proteście pod Senatem, kiedy był drugi raz dożynany Sąd Najwyższy, czyli rok później jakby po wetach jeszcze. I wychodził tam do nas regularnie właśnie Bogdan Klich, wspomniany już wcześniej, który bardzo się pilnował. Czyli mówił o tym, co się dzieje w środku, czym to grozi, co się wydarzy, jaki mamy horyzont czasowy, zagrzewał nas, żebyśmy zostali. Nie wygłosił przemówienia pod tytułem hej, musicie wszyscy głosować na Platformę Obywatelską i musimy sobie zbudować nową Polskę, bo wiedział, że to nie jest absolutnie miejsce i czas i że to jest bardzo napięty moment i że nie może się odważyć na coś takiego, żadnej propagandy partyjnej, że nie może w tym momencie uprawiać. I były tłumy ludzi, i było mnóstwo ludzi, byli młodzi ludzie, którzy grali na różnych instrumentach. I potem wyszła jakaś taka ekipa partyjna właśnie, która nie była w stanie się powstrzymać. Czyli najpierw mówiła o niezależności sądów, no ale potem się zaczęło, że musimy wszyscy razem do wyborów głosować i tak dalej, i tak dalej. Ja się obejrzałam i za mną już było pusto za chwilę, bo ci wszyscy młodzi ludzie poszli malować na barierkach wtedy. Ja o tym napisałam, że to był moment fałszu i to... Stąd wiem, że politycy wiedzą, kiedy to jest fałszywy ton, bo to doskonale widać też, że ludzie się po prostu niektórzy odwracają i napięcie i idą, więc to jest na pewno dla mnie taki wniosek, że tak, trzeba piętnować to, że politycy zachowują się i polityczki zachowują się nie okej i trzeba koniecznie promować tych, którzy zachowują się przyzwoicie, bo oni giną w tym szumie i to teraz, jest bardzo niedobrze. Właśnie, teraz mówimy o tej przyzwoitości, o wartościach, mało mówimy o tych wartościach. Człowiekiem, który o wartościach mówi wyjątkowo dużo, jest Paweł Kasprzak, którego on w ogóle dużo mówi, ma zaszczyt być szefową jego sztabu wyborczego. No, na Pawła jest, jak wiesz, no, nieprawdopodobna fala ataków w internecie. Zarzuca mu się rzeczy. Rozbijanie opozycji oczywiście. Natomiast jeden z moich kolegów dzisiaj dołączył do tego chóru i powiedział, że że owszem, nasza demokracja jest paździerzowa, ale to jest jedyna, jaką mamy i trzeba ją chronić wszelkimi metodami i powinniśmy się wstrzymać z wewnętrzną krytyką i powiedzmy tego Ujazdowskiego nieszczęsnego w Warszawie połknąć jak żabę, tak? No i teraz ja mam tylko taką refleksję, że kurczę, z tą demokracją, że ona nie dzisiaj jest ta paździerzowa demokracja i że ktoś taki jak Kasprzak stara się budować fundament tej demokracji. Ja nie wiem, czy to spostrzeżenie porównanie jest dobre. Ale jak ty uważasz? Jak jest twoja opinia w tej sprawie? Ja przede wszystkim myślę, że... Ja też nie mam aż takich rozważań głębokich jak Paweł. Myślę, że zresztą śmiejemy z tego, ja mówię, że to jest intelektualisto. To znaczy, my bardzo często myślimy o tym samym i nawet mówimy o tym samym, tylko w zupełnie inny sposób. Dla mnie ta kandydatura Ujazdowskiego to jest sprawdzanie, jak daleko można się posunąć. Czyli czy można wstawić kandydaturę nie do przyjęcia i co się wtedy wydarzy. To jest kandydatura nie do przyjęcia i tyle. I tyle. To nie ma takiej możliwości, żeby uwierzyć w to, że to jest dobry kandydat i żeby mógł na niego głosować ktoś, kto wierzy, że prawa człowieka mają jakiekolwiek znaczenie. I to jest chyba powód główny dla mnie, że to jest kandydatura, która jest policzkiem dla nas wszystkich. To nie jest przypadek, to nie jest tak, że ten kandydat jest trochę kontrowersyjny, to nie jest tak, że on się komuś nie podoba. To jest rzucenie absolutnie rękawicy nam wszystkim. To jest pokazanie nam naszego miejsca. Ja to traktuję jako wypowiedzenie absolutnej wojny, wystawienie tego człowieka, którego tutaj we Wrocławiu przegoniliśmy przecież z kandydowania. I to jest absolutnie zaczepka i prowokacja. To nie jest przypadek i to nie jest obliczone moim zdaniem strategicznie, że ktoś na niego zagłosuje, że Polak na niego zagłosuje. Nie. To jest nieustanne przesuwanie tej granicy, jak daleko mogą się posunąć partie w lekceważeniu obywateli. Absolutnie. Ja tak to widzę. I to, że jest teraz po sondażu, pan Ujazdowski oczywiście odmówił debaty, bo musiałby powiedzieć o tym, czy nadal jest za zakazem aborcji, czy nadal jest za leczeniem gejów, czy nadal uważa, że pisowska konstytucja jest świetna, którą sam napisał. No, no to musiałby odpowiedzieć na te pytania, no ale lepiej jest nie odpowiadać na żadne pytania, bo to jest też pisowski model. Natomiast
11% teraz wyszło w sondażu. Kiedy my tak naprawdę obracamy się co czas w tej swojej bańce, kiedy nie mamy pieniędzy, kiedy w mediach nie istniejemy absolutnie, no przecież to jest gigantyczny wynik. Czyli w tej sytuacji tacy ludzie jak Kasprzak i właśnie osoby pojawiające się gdzieś mają po 1,5%, mają po 2%, a my mamy już 11%, gdzie tak naprawdę kampania się jeszcze nie zaczęła. Więc to dowodzi, jak bardzo, jak duży potencjał jest wśród tych, którzy odebrali kandydaturę Ujazdowskiego, która jest uosobieniem tak tej strasznej polityki polskiej w ogóle. Ale widzisz, czyli taki ruch po stronie partii, że wstawimy kandydata nie do przyjęcia i zobaczymy, co się ale stanie. Ale w tej naszej bańce jest wprost przeciwnie. Widziałem zdjęcie, nie wiem, czy widziałeś naszych kolegów, którzy robili sobie selfie, zdjęcie, tak? I mówią, że on jest świetny kandydat. No to ja też traktuję to jako policzek w stosunku do mnie, bo część tych kolegów wiem, że wspierała nas na przykład w Czarny Piątek, kiedy trzeba było pójść na Nowogrodzką, bo znowu szedł zakaz. Pan Ujazdowski jest za całkowitym zakazem aborcji. On jest za zakazem tym salwadoriańskim, takim, jaki nam groził w 2016 roku. Za tym, który promował Ordo Iuris. Więc to jest dla mnie sprzeczność. Ja rozumiem, że jest kampania wyborcza, no ale z jednej strony mamy człowieka, który zgodził się w którymś momencie i podpisał się pod listem do ONZ, że trzeba wsadzać kobiety jednak do więzień, jak poronią. I koledzy, którzy z nami szli wtedy w Czarny Piątek, stoją z nim, więc no to jest właśnie to. Do czego jeszcze są w stanie zmusić nas partie jako obywateli? Do zaakceptowania czego jeszcze? Ale właśnie ludzie ulegają takiej presji. No ale to im ciąża nie grozi akurat, tam są chyba sami faceci na tym zdjęciu. To jest to. Ja myślę, że w ogóle mamy inne trochę podejście, czyli bo to jednak trzeba tego doświadczyć. Czyli na przykład tak silne poparcie dla Pawła Kasprzaka wśród kobiet, to, że się tak dużo dziewczyn i kobiet z warszawskiego strajku i w ogóle ze strajku i z różnych ruchów obywatelskich, ale jednak bardzo dużo jest tam kobiet, to jest to, że Ujazdowski jest dla nas bezpośrednim zagrożeniem. Ja nie mam absolutnie żadnych powodów, żeby uważać, że on zagłosuje przeciw zakazowi aborcji. Jestem pewna, że zagłosuję przeciw legalizacji aborcji. Jestem pewna, że zagłosuję albo za terapią, znaczy przeciw zakazowi terapii reparatywnej, albo się wstrzyma. Jestem pewna, że albo stchórzy, albo zagłosuję zupełnie łajdacko w sprawach dotyczących praw człowieka. Tylko, że te sprawy dotyczące praw człowieka dotyczą mnie osobiście. Czyli ja mogę przez to stracić życie albo zdrowie i myślę, że wiele kobiet tak to odbiera, że ten facet jest niebezpieczny i że to może być ten jeden głos, który przesądzi o tym, że w Polsce będzie zakaz aborcji. To on jest na tyle niebezpieczny. Ja go traktuję jako osobiste zagrożenie dla mnie, tym bardziej, że on się nigdy z tych swoich poglądów nie wycofał, bo on albo mówi, że czegoś nie powiedział, albo że to tak nie było. To jest coś, co mnie przeraża. On mi się w ogóle kojarzy z bardzo, ten jego sposób mówienia i to też jest... I właśnie, my się też różnimy, jeżeli chodzi o to podejście. On mi się kojarzy z Jörgiem Meitenem, z szefem AfD w Brandenburgii, który jest doskonale wykształconym, elokwentnym panem doktorem w okularach i który między sobą, a tymi harcownikami, którzy są rasistami, mówią okropne rzeczy, robią okropne rzeczy, ma taki bufor, jest wiele warstw. I on na wszystko ma odpowiedź taką, że on przecież nic takiego nie powiedział. Dobry. Ale wysyła takie komunikaty do swoich zwolenników, że wiadomo, o co chodzi. Zadam inne pytanie. Generalnie ja sobie wyobrażałem, że ochrona konstytucji, wartości konstytucyjnej, ludzka godność, prawa człowieka, są to tak nośne hasła, że to wystarczy jako program wyborczy. Musisz oddzielić to, nie. Ochrona konstytucji to jest jedna część i to są właśnie ci koledzy spod namiotu, o których mówisz, a prawa człowieka to jest druga część. W sprawie konstytucji mamy odrobioną lekcję, zdecydowanie już, trójpodział władzy, niezależności sądów, wolnych mediów, natomiast w sprawie praw człowieka absolutnie nie. To jest linia podziału, że są ludzie w Polsce, którzy uważają, że demokracja jest możliwa bez praw człowieka i jest ich niestety bardzo dużo. Z przykrością to stwierdzam, ale to jest linia podziału. Są ludzie, którzy uważają, że nie ma demokracji bez praw człowieka, tak jak Paweł Kasprzak, i są ludzie, którzy uważają, że jak najbardziej jest to możliwe. To jest dla mnie to, co się dzieje. Zadam inaczej pytanie. Czy generalnie, bo ludzie nie rozumieją, że konstytucja to jest urząd, to jest jakaś ustawa. Tak? Tak. Ale mówimy o prawach człowieka, że mówimy o prawach człowieka, o prawach podstawowych każdego z nas. Tak. Prawda? I czy nie przeraża Cię fakt, że ludzie umierają w szpitalach z powodu braku opieki, że państwo nie wywiązuje się z Twoich podstawowych obowiązków, że godność człowieka jest szargana, że prawa kobiet są szargane i ludzie, krótko mówiąc, mają to wywalone, tak? Czy nie jest tak? Czy to jest tak, że prawa człowieka, jeżeli damy hasła na sztandary prawa człowieka, nie wygramy tych wyborów, mimo że są zagrożone. Tak czy nie? Po pierwsze, każdy woli myśleć, że go to nie spotka. To jest efekt, który zadziałał przy reformie, tak zwanej reformie edukacji. Był taki protest pod MEN-em, akurat mamy nawet zdjęcie z Pawłem Kasprzakiem, strasznie padło, też było nas tam 300 osób. Ja nawet nie mam dzieci.
Tam powinno być milion osób, w Polsce jest 6 milionów uczniów. I zebrali tylko 900 tysięcy rodzice i cała ta organizacja zebrali 900 tysięcy podpisów pod wnioskiem referendum, powinni ich mieć 15 milionów. Powinni ich mieć 15 milionów. Dlaczego? Dlatego, że liczyli na to, że ich dzieciom się uda, że to jakoś to będzie, że może nie nas. Wolimy tak myśleć, że nam się to nie wydarzy. Wolimy tak myśleć, że nas to nie spotka, że to się nam nie przydarzy, więc myślę, że to jest pierwszy element. Czyli tak myślimy, że w tym szpitalu to może jakoś się uda, gdzieś do kogoś się zadzwoni, może jakoś przeżyjemy, tak? Może z tą szkołą się jakoś załatwi, może od smogu nie umrzemy, bo akurat u nas to aż tak strasznie nie jest i tak dalej, i tak dalej. To jest odpychanie od siebie rzeczy, ja myślę, że to też bardzo mocno działa. Ale drugi element rzeczywiście jest taki, że mamy zdecydowanie nieodrobioną lekcję takiej solidarności. To zresztą widać, najlepszym przykładem jest aborcja. Podział idzie nie według tego, kto jak uważa naprawdę, bo żyjemy w kraju absolutnej hipokryzji i liczba nielegalnych zabiegów jest tak duża, że na pewno to nie jest tak, że osoby o lewicowych poglądach wyłącznie przerywają ciążę. Tylko linia podziału idzie między tymi kobietami czy mężczyznami też, no bo też płacącymi za zabiegi, których stać na ten zabieg bez żadnego problemu i którzy mają znajomych lekarzy i tymi, dla których to jest koszmarny wysiłek finansowy, trzeba brać pożyczki i upokarzająca w strasznych warunkach jazda na przykład na Słowację na zabieg. Tylko tyle. To jest różnica między biednymi i bogatymi wyłącznie. Czyli są prawa człowieka, które się kupuje w Polsce. Niektórych stać bez żadnego problemu i załatwiają sobie na telefon, a niektórzy za te prawa człowieka, czyli za prawo między innymi do zabiegu medycznego, płacą koszmarną cenę, którą potem przez wiele lat na przykład, no są takie historie, że żeby teraz zapłacić te, no, około tych 4000, no to już są pożyczki w firmach pożyczkowych dla osób, które zarabiają na przykład minimalne wynagrodzenie. To jest gigantyczne upokorzenie, strach, ale też aborcje przeprowadzane w bardzo niebezpiecznych warunkach. To jest linia podziału, a nie ktoś jest za albo ktoś jest przeciw. Ktoś po prostu wie, że dla niego to nie będzie żadnym problemem. I ma komfort mówienia, no, że to nie jest problem. Ci, którzy uważają, dla których to nie jest problem, mówią, że to nie jest problem dla nikogo. Taki jest efekt. Dlatego panie różne polityczki są w stanie mówić, że to nie jest żaden problem. No bo dla nich to nie jest problem. To nie jest ani koszt, ani problem z załatwieniem takiego zabiegu. Wszyscy wiemy, ile to kosztuje. Wszyscy wiemy, jak to się załatwia. I każdy zna kogoś, kto miał zabieg. I to jest ta hipokryzja. No ale do tego się nie przyznamy i do tego się polityczki też nie przyznają, że to w ten sposób jest, że to jest prawo człowieka, jedno z wielu, które sobie kupujemy. Kupujemy sobie prawa człowieka, prawa pacjenta w szpitalu, kupujemy sobie prawa człowieka, jeżeli chodzi o prawo edukacji. To jest taka właśnie niedojrzała demokracja, że prawa człowieka są, tylko trzeba za nie zapłacić. Zapłacić, tak. Dzisiaj chyba 17 dni do wyborów, tak? Tak. Co powiesz naszym słuchaczom, tak? I naszym widzom? Co mogą zrobić, żebyśmy wygrali te wybory? No, trzeba koniecznie iść na wybory i na wybory musi iść jak najwięcej kobiet. W Austrii było tak, że kobiety zdecydowały o wyniku wyborów prezydenckich, albo przynajmniej mężczyźni nie głosują tak jak kobiety. Kobiety są bardziej progresywne i bardziej pragmatyczne, no i kobiety nie głosują na Konfederację na tego typu. I też na pewno nie zagłosują na takie faszyzujące ruchy typu Kukiz. Więc niestety, no ale z mojego punktu widzenia tak to wygląda, zresztą OKO.press też zrobił na ten temat badania. Trzeba iść za kobietami w tych wyborach zdecydowanie i głosować tak jak one i kobiety przede wszystkim powinny pójść zagłosować właśnie z taką perspektywą, że być może nic się nie zmieni w tym sensie, że dalej będzie bardzo źle, ale też musimy myśleć o tym, że cena praw poszczególnych kupowanych na przykład będzie rosła, bo będzie coraz gorzej, będą coraz mniej dostępne, będzie coraz więcej obostrzeń, a za każdym razem jak się pojawiają nowe obostrzenia, to cena różnych nielegalnych załatwiań rośnie. To też spowodowało w 2016 roku taki wybuch tej energii, bo wiadomo było, że jak aborcja będzie zabroniona i będzie tak strasznie karana, to będzie dwa razy droższa, nielegalna. To zadziałał czynnik ekonomiczny, więc trzeba też o tym pomyśleć, że w związku z tym, że państwo się składa i państwo się w ogóle obróciło tyłem do obywateli, te wszystkie prawa, które sobie na razie wyszarpujemy, czasem sobie załatwiamy, a czasem sobie kupujemy, będą albo niedostępne, albo będą bardzo drogie. To się może stać, jeżeli nie pójdziemy do wyborów. To jest, uważam, realne zagrożenie.